Wystawa malarstwa Andrzeja Cwaliny została otwarta w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Najnowsza wystawa, prezentująca 40-lecie pracy twórczej artysty, charakteryzuje się elegancją formy i powściągliwością wyrazu, powiedziała Karolina Skłodowska, kierownik galerii. Andrzej Cwalina od lat nie mieszka nad Narwią, ale pobyt tutaj w latach 1982-1991 zaważył na całej jego twórczości. W tym okresie mieszkał w Drozdowie, w Dolinie Narwi, malował obrazy, pracował na etacie w Wojewódzkim Domu Kultury, ale także zajmował się grafiką wydawniczą. Mówiono, że był nadwornym grafikiem poety Jana Kulki. Projektował plakaty, znaki graficzne. Zawdzięczamy mu także stałe ekspozycje w Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz realizację wnętrz przy renowacji kościoła w Drozdowie. Zatem ma na swoim koncie dużo prac. W tym okresie łączył różne dziedziny sztuki w swojej twórczości. Dzisiaj mogłoby się wydawać, patrząc na jego obrazy, że bardzo daleko odszedł od swego drozdowskiego rodowodu, bo nie wspomniałam, że jego tata pochodził z Olszyn, także artysta miał we krwi tutejszy mikropejzaż, czy właściwie też w skali makro, bo Narew dawała ten oddech. Ale nadal inspiracje tym pejzażem ze wspomnień zostały w jego twórczości, może w nieco innej formie, ponieważ okazało się, że w tych obrazach głównym odniesieniem jest mgła. Artysta wspominał, że jeszcze w latach 80., kiedy właśnie spoglądał na Dolinę Narwi we mgle, to bardzo chciał ją namalować, a przynajmniej sfotografować, ale wydawało mu się to niemożliwe. Później po latach okazało się, że i owszem, i teraz kolory przepływają przez jego płótna, jak owa narwiańska czy nadnarwiańska mgła, ale już w tych obrazach są zupełnie inne klimaty i co innego ma znaczenie, jak powiedziałam wcześniej, czyli jest to kontynuacja tych środków wyrazu formalnych, czyli jest kolor, światło. Jest tutaj zresztą odniesienie nie tylko do owego pejzażu naszego, ale także do twórczości jednego z wielkich malarzy, Wojciecha Fangora. Zresztą artysta wiele ze swoich obrazów zadedykował niedawno zmarłemu artyście. Tak go zafascynowała zarówno twórczość Fangora, jak i te możliwości, które mu się otworzyły, kiedy zrozumiał, że może jednak tę mgłę namalować. A mnie się wydaje, że udało mu się w znakomity i płynny sposób przejść od owego mikrokosmosu drozdowskiego do kosmosu w szerszej skali, w skali makro. O artystycznych poszukiwaniach zajmująco opowiada także autor Andrzej Cwalina. Ja od początku traktuję obrazy jako taki rodzaj prowokacji dla odbiorcy, że to odbiorca ma decydować, co na nim jest, a nie ja. I co widać zresztą po tej wystawie, że już odszedłem od takiego dosłownego mówienia i od malowania czy naturalistycznego, czy wręcz realistycznego, tylko zmuszanie ludzi do chwili refleksji, do zastanowienia się. Zresztą uważam, że po to są obrazy, żeby sobie stanąć i albo coś czuć, a zdarza się, że czasami nie, ale na szczęście gdzieś nie mam takich opinii o swoich obrazach. Andrzej Cwalina do Łomży przywiózł także wystawę fotografii. Zostały zaprezentowane w galerii pod arkadami. Pokazanie tego piękna ciała kobiety, niezależnie od wieku, co udało nam się bardzo, nam, czyli mnie i modelce, bo rzeczywiście tam ponad 60 lat modelka ma, więc nie każda by się chciała rozebrać, pokazać i zaufać fotografowi, że da radę zrobić ładne zdjęcia. A nam się to udało, z czego jestem najbardziej zadowolony. I to udało się przypadkiem, bo pierwsze zdjęcia to były takie szkice, tak zresztą jak traktowałem fotografię cały czas, jako szkicownik, czyli robiłem zdjęcia po to, żeby z nich malować. I w przypadku tam jest ten obraz pierwszy, który powstał z aktu i się okazał na razie ostatnim, bo stwierdziłem, że te zdjęcia są same w sobie tak fajne i już tworzą samoistny byt, że trzeba je eksponować osobno już jako fotografia.
I bo to jest absolutnie u mnie młoda sprawa, świeża, dwuletnia. I też podejście takie, no takie, takie, takie swoiste, żeby nie, no, 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 człowiek stanął przed tym aktem i nie peszył się na gością. Broń Boże, nie kojarzył z jakąkolwiek pornografią czy emanacją seksu, tylko emanacją pięknego ciała kobiety, że można. No oczywiście są muszą być no, realistyczne. Malarstwo, akty, fotografie. To kolejne prezentacje artystyczne Andrzeja Cwaliny, rodzinnie związanego z ziemią łomżyńską. Artysta jest autorem stacji Drogi Krzyżowej w kościele w Drozdowie.